i wędkarskie Silesia Fishing. Ponad 40 wystawców, topowe marki i najlepsze produkty na rynku wędkarskim. Rezerwuj wolny weekend i bądź częścią naszego wydarzenia. Bilety na eventim.pl. Italica Fishing Tackle Division. Wędkarski sprzęt Italica dla wymagających. Wybierasz się na ryby i potrzebujesz przynęt i zanęt? Odwiedź stronę www.feederlink.pl i kup produkty Phoenix. Włoska jakość zaskoczy Cię nad wodą. Skuteczne wędkowanie z produktami Phoenix to jest to, co potrzebujesz, by być lepszym od innych. Produkty Phoenix Twoją tajemnicą sukcesu. Nie mów nikomu, tylko łów na produkty Phoenix. Prowadzisz firmę, zatrudniasz pracowników, to zapewne potrzebujesz środki czystości, ubrania, środki ochrony osobistej. Każda firma dba o swoich pracowników, zabezpieczając ich środkami BHP. Polecamy firmę Arkola. Kontakt telefoniczny 601-155-452. Jeżeli nie dzień dobry, kłania się Rafał Kwaliński. Dobry wieczór, panie Konradzie. 452. Radio Gozdawa. Zawsze na rybach. Dzisiaj tylko półgodzinny czas spędzę na necie, no bo już jestem po jednym godzinnym live'ie na innym kanale, więc nie chcę się zamęczać, nie w kontekście takim, że was, tylko siebie i was. Nie wiem, czy wystarczy mi pomysłów na dysputy. Ostatnio sporo dyskusji było różnego rodzaju, więc nie wiem, czy to są teraz dobre tematy, ale jak ktoś by chciał się połączyć ze mną i na live'ie pogadać przez pół godziny albo grupa osób, no to zapraszam, wystarczy do mnie pisać, to wyślę ten link, który można by było sobie odebrać i no i wejść z kamerką czy bez, w zależności od tego, jak to tam to ma możliwości techniczne i zasięgowe, więc to już jest jakby dowolność. A tutaj właśnie taką niedogodnością tego streamingu jest to, że nie wiem nigdy, z którego kanału, gdzie kto pisze. To taka niestety niedogodność tego systemu, jak się na 3 albo na 2 systemy pisze, więc to przepraszam, ale tak właśnie przyglądam i skaczę z jednego kanału na drugi, żeby zobaczyć, czy ktoś coś napisał do mnie. Więc na YouTubie jeszcze nie byłem, muszę zobaczyć na YouTubie, czy są jakieś komentarze względem. Zaraz, jak sobie tylko pootwieram wszystko, to zaraz się będę bardziej komunikatywny w tym wszystkim. Ale jakby co, to proszę stawiać jakieś pytania, bądź próbować się połączyć ze mną, to będziemy tutaj sobie deliberować na różne tematy wędkarskie, niewędkarskie. Wczoraj właśnie i dzisiaj dyskutowałem, opowiadałem o tych wydarzeniach w świecie wędkarskim, bardzo ważne i bardzo istotne, bo okazuje się, że no, świat wędkarzy no, jest ciągle skonfliktowany. Nie dość, że między sobą, to jeszcze z innymi ludźmi. Dziękujemy za pozdrowienie, panie Konradzie, przekażę kolegom i koleżance, więc na pewno się cieszą, że ktoś ich pozdrawia. No ktoś, no pan akurat. To są elementy, które pokazują, jak bardzo
internet jest zdominowany przez osoby, które mają odwieczny problem, może i z sobą, może i ze zrozumieniem świata i szukają jakichś antagonizmów. No tak nieraz odnoszę wrażenie, że to wszystko powoduje, że ludzie za bardzo się z sobą, no nie wiem, kłócą i tak dalej. No, zobaczymy. To dzisiaj takie wrażenia odniosłem z materiałów, które czytałem i przeglądałem w radiu i dla radia. No i to bardzo mocno mnie poruszyło. Okazuje się, że te wszystkie elementy dotyczące finansów, dotyczące zarządu głównego, elementy, które wynikają ze złej pracy, z organizacji tej pracy, że to wszystko odbywa się nie dlatego, że brakuje pieniędzy, tylko brakuje wiedzy, brakuje chęci i dobrej organizacji tego wszystkiego. Dzisiaj zadano mi pytanie w kontekście takim, czy spodziewam się dużych odejść z Polskiego Związku Wędkarskiego na rzecz innych stowarzyszeń bądź wykluczeń. Ujmę to tak. Nie spodziewam się gwałtownych odejść, ale spodziewam się jednej rzeczy, która może spowodować, że te odejścia będą w jakiś tam sposób może nie lawinowy, ale sukcesywny i z biegiem czasu dojdą do jakiegoś tam poziomu. A o co chodzi? Mianowicie o to, że Wody Polskie i Ministerstwo Rolnictwa pracują nad zmianami ustawowymi. I te zmiany ustawowe, które mają wejść w życie za jakiś czas, będą skutkowały między innymi zniesieniem karty wędkarskiej. Niby banalna rzecz, no bo po co komu karta wędkarska? Jak nawet dorosły człowiek jeżdżąc na rowerze czy na jakimkolwiek urządzeniu elektrycznym, hulajnodze, tudzież jednokołowcu, na czymkolwiek nie musi posiadać karty rowerowej ani żadnego innego dokumentu, który by go upoważniał. To dlaczego musi mieć kartę wędkarską? I dlaczego osoby, które kartę wędkarską muszą mieć, muszą ją zdawać w Polskim Związku Wędkarskim? No i o to się właśnie rozchodzi, że Polski Związek Wędkarski może zostać pozbawiony dwóch elementów. Pierwszego elementu oczywistego, 30 zł za egzamin. Licząc zawsze co roku ileś tam 10 osób, set, tysiące, to są jakieś konkretne pieniądze dla kół, bo te akurat pieniądze zostają w kole. Więc koła są bardzo mocno i żywotnie zainteresowane tym, żeby te pieniądze pozyskiwać i wydawać zaświadczenie wydawać o wydanie w powiecie karty wędkarskiej, gdyż karta wędkarska jest dokumentem państwowym, a nie związkowym. Więc to nie związek czy stowarzyszenie wydaje kartę wędkarską, tylko państwo. Egzamin prowadzi tylko i wyłącznie osoba czy stowarzyszenie. To jest jakby rzecz techniczna. I dlatego sądzę, że te osoby, które robią kartę wędkarską, tak to się mówi kolokwialnie i potocznie, no odejdą.
odejdą ze związków i nie przyjdą do stowarzyszenia. Bo i po co? Gdyż w większości wypadkach ludzie, którzy są w stowarzyszeniu czy w danym kole, są ze względów tylko i wyłącznie takich, żeby mogli łowić. A nie dlatego, że ich stowarzyszenie fascynuje i rajcuje i mogą realizować swoje pomysły zgodnie ze statutem Polskiego Związku czy też innego stowarzyszenia. Absolutnie nie. Po prostu mogą łowić. I w związku z tym karta wędkarska, jak nie będzie potrzebna, to odejdą ludzie i nie przyjdą ci, którzy tą kartę będą potrzebowali. Bo i po co? I tym samym spowoduje to, że odejdą po prostu i nie przyjdą do stowarzyszenia, czyli do Polskiego Związku Wędkarskiego, nie przyjdą nowi ludzie. Absolutnie. I to jest jakby więcej niż pewne, że tylko ten element może spowodować, że właśnie ludzie odejdą. Żadne inne działania nie widzę, żeby tutaj miałyby wpływ na to, żeby ludzie chcieli w jakikolwiek sposób odchodzić, przychodzić, zostawać i tak dalej. To w ogóle jakby nie ma większego sensu i znaczenia, więc tutaj tak ja to widzę. Dużo logicznych elementów na to bardziej się składa niż jakiekolwiek inne działania, już na pewno nie finansowe, bo to finanse są jakby wtórne, a teraz przy tym kryzysie, który mam, to ludzie będą się dwa razy zastanawiać, na co wydać pieniądze i w którym miejscu wydać pieniądze i czy będą mieli to samo za mniejsze pieniądze, czy będą musieli zostać w tym samym miejscu i płacić dużo więcej albo zrezygnować, ograniczyć w różny sposób. No to już sam rynek i gospodarka wymusi. Tutaj nie będzie jako takiej własnej decyzji. Natomiast faktycznie to, co wydaje mi się, to z tych elementów ten jeden zadziała zdecydowanie, czyli brak karty wędkarskiej. Inne elementy, o których dzisiaj rozmawiałem i raczej opowiadałem i kontynuowałem te wszystkie dyskusje, to były elementy, nawet dzisiaj zadano mi pytanie w kontekście zanęt. Jak to z tymi zanętami jest? Czy ograniczenia zanętowe będą, czy też nie? Czy one już są? I czy będą obowiązywały? To nie ma znaczenia. Czy te ograniczenia będą mniejsze, większe, czy te zawody będą we wszystkich miejscach organizowane. Na tą chwilę jest problem z RZGW, dlatego że Wody Polskie, zarząd, centrala, wszystkie te RZGW zaczyna kontrolować i one wszystkie mają za uszami. I w związku z tym będą starały się wprowadzać wszelkie zmiany, które będą tylko i wyłącznie kosmetycznymi rzeczami, żeby tylko zrobić i żeby dyrektor Ziemiewicz odpitolił się od nich. Po prostu. I nie szukał. Bo jeżeli on przegląda, czy kontrole przeglądają dokumenty 5 lat wstecz, a o takich mówił w wywiadzie ze mną dyrektor Wód Polskich, Departamentu Rybactwa, no to znajdzie, bo zresztą wie, co szukać. Sami uczestniczyli w takich procederach, więc tutaj Wody RZGW regionalne są po prostu w ciężkiej sytuacji i tam się gotuje. Kontrole, które były tutaj na Dolnym Śląsku, przyniosły wiele zmian, wiele tych. Teraz niedawno były na Lubelszczyźnie,
też tam burza była i tak dalej. Tutaj Górny Śląsk niebawem jest, bo już słyszałem, że tam zmiany wprowadzać ma okręg właśnie dotyczący podobnych sytuacji jak na Wielkopolsce, gdzie RZGW z Wielkopolski wysłało informacje o ograniczeniach zanętowych plus informacje o tym, że mają się wreszcie starać i mają pisać pisma o zgody i informować RZGW o odbywających się imprezach, czy to sportowych, czy jakichkolwiek innych, bo RZGW jest właścicielem czy zarządcą, a nie Polski Związek Wędkarski, który jest tylko i wyłącznie użytkownikiem. I to jest ten kluczowy element. Dlatego warto jakby popatrzeć na ten aspekt. Robi się zamieszanie, takie odbieramy, ale to zamieszanie jest spowodowane tym, że do niedawna było tak, że RZGW i ludzie z niego mieli korzyści z Polskiego Związku Wędkarskiego. Nie będę nikogo oskarżał, nie będę tutaj wyciągał informacji personalnych względem kto, jak, bo to nie temu służy ćma. Zrobili, bo na to było przyzwolenie. Więc tak na dobrą sprawę to absolutnie nie dziwię się, że tak będzie. Najgorszą rzeczą, jaka może być, to jest to, że zarząd główny Polskiego Związku Wędkarskiego, który predysponuje do sportu, predysponuje do tego, żeby dbać o wędkarzy, nic nie robi, żeby właśnie z Wodami Polskimi, z RZGW, ze swoją radą naukową rozmawiać i dyskutować na ten temat, żeby takich limitów nie wprowadzać. To Polski Związek Wędkarski dysponuje władzą, dysponuje zapleczem naukowym, zapleczem technicznym, żeby właśnie na ten temat dyskutować. A nic w tej materii nie robią. A przez to, że RZGW nie chce być zlinczowane przez swojego szefa, no to właśnie panowie robią wszystkie ruchy takie, które uderzają w nas, wędkarzy, w nikogo innego. No ale Polski Związek Wędkarski, zarząd główny, prezesi są zainteresowani tym, żeby nie być obrażanym, żeby wygrywać sprawy sądowe, żeby podzielić sobie pieniądze i tak dalej. To są ich na razie w obecnej chwili zadania. Już nie wspomnę o tym, że majątek jest wyprzedawany. Ostatnio dwie licytacje widziałem bez ograniczeń, które są robione w Legnicy na sprzedaż nieruchomości. To się nie odbywa z majątku jakiegoś prywatnego, to się odbywa z naszego stowarzyszeniowego majątku. Bo ten majątek tworzyli przez 60 lat różni członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego. Więc tutaj wszyscy zamiast linczować się nawzajem, to powinni, no niestety już za późno, wziąć udziały w zebraniach, których nie wzięli. Nie wzięli, bo nie chcieli. A te 10%, które tam przyszło, może 1% przyszedł na te zebrania, wybrał ludzi adekwatnych dla siebie, którzy poparli wszelkiego rodzaju osoby na okręgach i w zarządzie głównym i są z tego zadowoleni. Tylko cała reszta będzie płaciła i będzie się zastanawiała, o co chodzi. Naprawdę o co chodzi. A tutaj o nic nie chodzi. To tylko widać to, że wszyscy, którzy zapłacili,
mają zgodę na to, możecie sobie łowić, kasą my się zajmiemy. I morda w kubeł. No i tak jest. Jest morda w kubeł. Ci, którzy zapłacą składkę, no to mają przez rok łowienia ze wszystkimi limitami, ze wszystkimi ograniczeniami, włącznie z tym, że nie będziecie mogli wrzucać więcej niż kilogram i koniec. A lato, jak to powiedziała moja szanowna koleżanka Kasia, no a lato to najlepiej nie łówcie. Poczekajcie do jesieni. Czyli łowimy od jesieni do wiosny. I to jest najlepiej, bo wtedy nie ma limitów. Kompletny absurd tego wszystkiego. Ale to my jesteśmy winni. Powiem tak. Nie będę w tym gronie, który jest winny. Bo starałem się i byłem delegatem na tego zeszłoroczny zjazd. W kole wybrano mnie jako drugiego delegata, bo przysługiwało nam dwóch delegatów. Byłem na zjeździe okręgowym, zabierali mi głos, przewodniczący mi zabierał głos, był facet w dupie ze sprężyną, który wstawał co chwilę. Koniec dyskusji, wnoszę wniosek o zamknięcie dyskusji, nie wiem, czy mu jakiegoś pilota włączali i on tak skakał i ciągle łapę podnosił, a przewodniczący mi zabierał głos. Panu nie daję głosu, panu odbieram głos, panu nie daję głosu, panu odbieram głos. A szczerze powiedziawszy, byłem jedyny, który miał cokolwiek do powiedzenia w tej materii i zadawał pytania. Nawet na tym zjeździe okazało się, jak wielu było wędkarzy, działaczy, którzy z młodzieżą pracują i osiągają z młodzieżą niebywałe sukcesy, czyli nic, bo ich w Polsce nie zna nikt, nawet Rada do Spraw Młodzieży ich nie zna, bo i skąd, bo oni nigdzie nie byli, oni niczym się innym nie zajmowali poza gadaniem, że coś robią z młodzieżą. Tyle w temacie. I na tym zjeździe nikt mnie nie poparł, bo zaraz ktoś mi zada pytanie, no dobrze, rzuciłeś papierami, no i co w związku z tym, będziesz ten. Ale po tym zjeździe, jak zobaczyłem, z jaką materią jest, mam do czynienia i nie ma z kim dyskutować i nie ma gdzie zbudować poparcia, bo wszyscy już byli ustawieni i wiedzieli, co będą robić, no to co, mam być ostatnim mohikaninem? W imię czego? Mojej składki? Mało co łowię, jeżdżę głównie z młodzieżą i tylko dlatego przynależę do związku, żeby móc uczestniczyć, a chciałem być tym działaczem, który coś zmieni, który coś spróbuje, ale nie ma poparcia, nie ma z kim dyskutować, oni popierają siebie. Jeżeli przy stoliku, na zjeździe okręgowym ludzie siedzą i patrzą na zegarek, kiedy się to skończy, jak ktoś chce zabrać głos, no znowu, no będziemy siedzieć do północy. A kiedy obiad? Ach, dobra, już jest obiad. Tam facet produkuje się na mównicy, a ci już obiad. Już pół stolika nie ma. Już poszli, bo im ktoś zabierze ten obiad. A później, no już koniec. I już wracamy do domu. Nie ma z kim. Po prostu nie ma z kim. Ale to wynika z tego, że ludzie, którzy w kołach wybrali tychże ludzi, wybrali sami siebie, no sami zadecydowali o tym, że są na tym zjeździe. To nie wybrali ci ludzie, którzy faktycznie coś chcieliby zrobić, bo oni nie przychodzą, nie są zainteresowani, dlatego mówię,
wcześniej dla tych, którzy się włączyli, a nie byli. Mówię, że karty wędkarskie jak wycofają, to odejdzie ta grupa ludzi, która właśnie jest tylko zainteresowana łowieniem, a nie byciem w związku. I wtedy będzie tylko taka grupa ludzi, która faktycznie może coś będzie chciała zrobić, albo i nie, bo im to pasuje. Tam niech się wali, niech się pali, ja jestem na rybach, a kontakt z kołem to mam 4-minutowy czy 5-minutowy, jak przychodzę raz w roku zapłacić składkę wiosną. No to da się przeżyć. Nic więcej nie oczekuję. I takie właśnie podejście ludzie mają w tej kwestii i nie sądzę, żeby to się kiedykolwiek zmieniło i zmieniło się na jakikolwiek inne podejście, bo nie ma ku temu jakiejkolwiek przychylności władzy, czy osób, czy ludzi. Większość na Facebooku, na YouTubie się gdzieś tam produkuje, nagrywa materiały, ale tak szczerze powiedziawszy, to nic nie daje. To jest tylko bicie piany, tak jak moje teraz bicie piany na ten temat i podsumowanie tego wszystkiego, co się ostatnio wydarzyło i wydarza. Dlatego nie będę jakby tutaj się dokładał i bił i kopał pozostałych, bo już reszta to zrobiła. Tylko będę bił brawo tym wszystkim, którzy doprowadzili nas do tego, w jakim miejscu jesteśmy. I nie miejmy pretensji do zarządu, że bierze dużo kasy, nie miejmy pretensji do tego, że na przykład, o, taka kuriozalna rzecz, że Zielona Góra nie mogła podpisać umowy między Brandenburgią w Niemczech, wędkarskim związkiem, a nimi, żeby wędkarze w tym roku mogli wędkować. A wiecie dlaczego? No naprawdę! Problem był tylko jeden. Nie było po stronie polskiej koordynatora, który miał to prowadzić. Koordynatora. I teraz oni na własną rękę dogadali się i ustalili warunki jakieś, żeby można było między tymi swoimi jakby regionami współpracować i wędkarze, żeby mogli funkcjonować. No tak właśnie pracuje zarząd główny Polskiego Związku Wędkarskiego. I niech mi ktoś powie, że ci, którzy pojechali wybierać tych ludzi na zjeździe, na walnym zjeździe, wiedzieli, co robili. Ja pamiętam, jak mój delegat z okręgu, będąc na zjeździe, chwalił wybór, który jest obecnie władzą. Byłem przeciwny temu i mówiłem, i tłumaczyłem, wyjaśniałem, ale nie. Nie. Bo fajna. Okej. Jak fajna, no to fajna. No problem. Ja nic nie mam. No ale pani prezes nawet radiu, mimo tego, że zapraszałem, mimo tego, że pisałem nawet przez znajomych, innych, a panią Beatę znamy się troszeczkę, bo na imprezach młodzieżowych bywaliśmy razem i tak dalej. Przy jednym stoliku siedzieliśmy, no i jesteśmy na ty i tak dalej, więc... Cóż, ja do pani Beaty nic nie mam, ale do pracy, zarządu i innych ludzi to zdecydowanie tak. Dlatego brawo, brawo, że zarząd okręgów, zarządy kół, zarząd główny bije nas 4 litery. Bardzo. Jestem pełen podziwu. Dostali na to zgodę.
I teraz niech nikt nie jęczy i niech nikt nie pluje na zarząd, bo delegatów, których wybrali, nawet nie wybierając, bo nie poszli na zebrania, to jest wasze podziękowanie za to, kto został na te stanowiska wybrany. Dziękuję. I tyle w moim temacie. Nie będę więcej tego tematu poruszał, bo to już jest wyczerpane. Nie ma co powtarzać bez końca. Tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że chcieliście posłuchać tego, co mam do powiedzenia. No to takie prawie trzy pytania dziś. Nie było live'u, nikt nie chciał się włączyć. No trudno. Może następny razem ktoś będzie chciał, może w weekend znajdą się chętni, ciut wcześniej zawitam na Face'a i będziemy mogli porozmawiać, podyskutować. Mam nadzieję, że na inne tematy i nie będziemy już do tego tematu wracać, w którym i tak jest temat przegrany. Dziękuję, trzymajcie się zdrowo i do następnego razu. Cześć.